Zaledwie pięć dni temu szukaliśmy odpowiedzi na pytanie, dlaczego nowe, klimatyzowane i co ważne ekologiczne autobusy wciąż stoją w suwalskiej zajezdni. Według planów miały pojawić się na suwalskich ulicach na przełomie marca i kwietnia, tymczasem minęły trzy miesiące. I nic. Jak ustaliliśmy, problemem nie do przeskoczenia zarówno dla suwalskiego PGK, jak i inwestora, czyli spółki gazowniczej, był brak zasilania w gaz ziemny nowo wybudowanej stacji ładowania autobusowych zbiorników. Do uruchomienia stacji niezbędne jest połączenie dwóch fragmentów sieci gazowniczej. Łączenie musi zostać wykonane pod torami kolejowymi. Tę operację zaopiniować musiało Ministerstwo Infrastruktury, w którym sprawa leżała od kilku miesięcy. Dzięki po naszej publikacji, resort i jakby się obudził. Grzegorz Mackiewicz, szef spółki gazowniczej odpowiedzialnej za wybudowanie ostatniego, krótkiego odcinka gazociągu, poinformował nas dzisiaj, że decyzja wojewody umożliwiająca ukończenie inwestycji trafi do spółki Lada Moment. Bardzo prawdopodobne jest, że gaz dotrze do stacji do końca czerwca powiedział nam Mackiewicz.